Dzień dobry. W zakładce oceny w Extranecie znalazłam taki przedmiot jak praktyka zawodowa i chciałam się zapytać, jak w ogóle zaliczyć ten przedmiot. Rzeczywiście, studenci zarówno studiów pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia muszą zrealizować na ostatnim roku studiów praktykę zawodową. W różnym wymiarze. Studenci studiów pierwszego stopnia i studiów inżynierskich muszą zrealizować taką praktykę zawodową w wymiarze 6 miesięcy, a studenci studiów drugiego stopnia muszą zrealizować taką praktykę zawodową w wymiarze 3 miesięcy. To, w jaki sposób zaliczyć przedmiot, zrealizować praktykę, zależy od tego, czy studenci posiadają jakiekolwiek doświadczenie zawodowe, to znaczy czy w przeszłości byli zatrudnieni, czy obecnie są zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie, odbywają wolontariat. Więc to jest takie kluczowe pytanie. Rozumiem. Ja akurat mam doświadczenie zawodowe, ale wiem, że wielu z moich kolegów i koleżanek nigdy nie pracowało. I co w takiej sytuacji? Dobrze, to zacznijmy rzeczywiście od sytuacji studentów, którzy nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego. W tym przypadku student musi odbyć regulaminową, bezpłatną praktykę. I tutaj możliwości mamy dwie. Z jednej strony student może skorzystać z pomocy Biura Karier i odbyć tą praktykę w jednej z firm z nami współpracujących. To są firmy, które zazwyczaj są we Wrocławiu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby student odbył tą praktykę w firmie przez siebie wybranej. Na przykład blisko miejsca zamieszkania, na przykład firmie, z którą wiąże swoją przyszłość zawodową. W obu tych sytuacjach jedyna rzecz, którą potrzebujemy, to wypełniona przez studenta i przez pracodawcę deklaracja organizacji praktyk. Formularz takiej deklaracji znajdzie Pani w Extranecie, w zakładce praktyki studenckie, informacje i dokumenty. Wystarczy wydrukować tę deklarację, wypełnić z pracodawcą i dostarczyć ją do Biura Karier. My po otrzymaniu takiej deklaracji weryfikujemy firmę, weryfikujemy dane i wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty, czyli skierowanie na praktykę, kartę czasu pracy. Student odbiera dokumenty i może rozpocząć praktykę. Dobrze, wszystko jasne. Ja tak jak wspominałam, jestem osobą pracującą i to doświadczenie zawodowe posiadam, więc w jaki sposób mam te praktyki zaliczyć? W przypadku studentów, którzy mają jakieś doświadczenie zawodowe, czyli albo pracowali w przeszłości, albo pracują obecnie, albo odbywają staż, albo wolontariat, rzeczywiście tacy studenci mogą ubiegać się o zaliczenie przepracowanego okresu, to dość istotne, przepracowany okres, czyli tego doświadczenia zawodowego na poczet praktyk, a tym samym na podstawie doświadczenia zawodowego mogą zaliczyć praktyki albo w części, albo w całości. A jakie dokumenty powinnam złożyć? Czy to powinna być umowa, zaświadczenie od pracodawcy? Nie potrzebujemy od studenta w zasadzie żadnych dokumentów, ani umowa o pracę, ani umowa zlecenia. Wszystkie dokumenty, jakich my potrzebujemy, znajdzie Pani w Extranecie, w tej zakładce, o której przed chwileczką rozmawiałyśmy, czyli praktyki studenckie, informacje i dokumenty. I tutaj znajdzie Pani swój kierunek. Pierwszy plik w zasadzie, który trzeba pobrać, to właśnie dokumenty, które powinna Pani wraz z pracodawcą wypełnić. Jeśli spojrzy Pani na te dokumenty, to na pierwszej stronie mamy podanie. Podanie wypełnia oczywiście student. Na kolejnej stronie ma Pani zaświadczenie. Na zaświadczeniu, tak jak Pani widzi, wypisujemy stanowisko i okres zatrudnienia. I trzecia, ostatnia strona to zakres zadań realizowanych w ramach zatrudnienia. Wypełnia student, podpisuje, potwierdza niejako pracodawca. Żadnych innych dokumentów od Pani nie potrzebujemy. Tutaj na dokumentach są wyszczególnione dwa moduły, obowiązkowy i do wyboru. I chciałabym się zapytać, co to są właściwie te moduły i dlaczego ten obowiązkowy jest już zaznaczony? Moduły to nic innego niż zakresy tematyczne przewidziane do realizacji w czasie praktyk. Jeśli przyjrzy się Pani zarówno modułowi obowiązkowemu, jak i modułom do wyboru, to coś Pani na pewno zauważy. Moduł obowiązkowy zawiera takie zakresy tematyczne, które w zasadzie związane są z każdą pracą. Oznacza to, że każdy pracownik, każdy student, który ma doświadczenie zawodowe, na pewno posiada kompetencje, które zawarte są w module obowiązkowym. Dlatego ten moduł jest właśnie przez nas zaznaczony. Natomiast jeśli przyjrzy się Pani już modułom do wyboru, to zwróci Pani na pewno uwagę, że są to już moduły, które bezpośrednio związane są z Pani kierunkiem.
To są te kompetencje, te umiejętności związane z kierunkiem, które student nabywa w czasie praktyki i też je oczywiście musi zaliczyć przede wszystkim. Od tego też zależne jest, czy na podstawie podania o zaliczenie, na podstawie doświadczenia zawodowego będzie zaliczona całość praktyk, pełny wymiar praktyk, czy też część. Tak jak wspomniałam wcześniej, moduł obowiązkowy zaliczany jest na podstawie każdego doświadczenia zawodowego. Moduły kierunkowe zaliczane są tylko wtedy, jeżeli pani stanowisko, jeżeli pani doświadczenie zawodowe jest zgodne z kierunkiem. Czyli rozumiem, że to już są wszystkie dokumenty, jakich potrzebuję? Dokładnie tak. Mamy podanie, zaświadczenie, które właśnie omówiłyśmy. Zwracam tylko uwagę, że zaświadczenie jest wystawiane przez pracodawcę. Takim kluczowym jednak jeszcze dokumentem, który dołączamy do zaświadczenia, jest trzecia strona pliku, który pani pobrała, to znaczy zakres zadań realizowanych w ramach zatrudnienia. Tutaj student jako pracownik wypisuje swoje zadania realizowane w ramach zatrudnienia, więc nic innego jak zakres obowiązków, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które wpisują się niejako w dwa moduły albo w jeden moduł do wyboru, który zakreślił wspólnie z pracodawcą. Tak jak wspomniałam, zakres zadań wypisuje student, nie jako pracownik, pracodawca natomiast, i o tym trzeba pamiętać, powinien potwierdzić to na tym dokumencie podpisem, a także pieczęcią firmy. I to są wszystkie dokumenty, których potrzebujemy od państwa. A co byłoby w sytuacji, gdybym obecnie nie pracowała, ale posiadałabym doświadczenie zawodowe na podstawie ubiegłych lat? Czy wtedy też mogłabym się starać o zaliczenie praktyki zawodowej? Dokładnie tak. Doświadczenie zawodowe zdobyte w przeszłości, a więc to, o czym pani wspomina, lata przepracowane w przeszłości, mogło stanowić oczywiście podstawę do zaliczenia praktyk. W tym wypadku potrzebowalibyśmy świadectwa pracy. Oprócz doświadczenia zawodowego w kontekście pracy, studenci mają także doświadczenie zawodowe związane na przykład z praktykami Erasmus, na przykład ze stażami realizowanymi z Urzędu Pracy. W każdym z tych przypadków można ubiegać się o zaliczenie doświadczenia zawodowego, właśnie tego na poczet praktyk, natomiast czasami różnią się odrobinkę dokumenty, których potrzebujemy. Ja proponowałabym, żeby w każdej takiej sytuacji państwo zwracali się do nas, bezpośrednio do nas, przychodzili do nas, a my na pewno pomożemy odpowiednio dobrać dokumenty i wypełnić te dokumenty. Rozumiem. I ostatnie pytanie. Czy mogłabym ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej już na pierwszym roku studiów? Nie ma takiej możliwości. To znaczy zarówno realizacja samych praktyk, a więc tych bezpłatnych praktyk, o których wspominaliśmy w kontekście studentów bez doświadczenia zawodowego, jak i podania o zaliczenie praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego, studenci mogą składać dopiero w roku akademickim, w którym w programie studiów przewidziana jest praktyka zawodowa. Więc tak jak rozmawiałyśmy na początku naszej rozmowy, w przypadku studiów pierwszego stopnia to jest ostatni rok studiów, czyli trzeci rok. W przypadku studiów drugiego stopnia zazwyczaj to czwarty semestr, czyli drugi rok. Czyli wcześniej nie ma takiej możliwości, żeby złożyć dokumenty, żeby zrealizować praktykę. Dopiero na roku, w którym w programie studiów przewidziana jest praktyka. Super, wszystko jasne. Bardzo dziękuję za pomoc. Proszę bardzo, cieszę się.